Romowie są wśród nas właśnie pod takim hasłem. 24 czerwca odbył się koncert w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Impreza zorganizowana została w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej. Romowie mieszkający w Polsce stanowią uznaną mniejszość etniczną. W Ostródzie według danych MOPS mieszka ich ponad setka. Ideą tego koncertu jest przełamanie stereotypów o Romach, których uważamy za brudnych złodziei. Działamy w tym programie od 2004 roku. Jest to program rządowy na rzecz społeczności romskiej. Poprzez ten program chcielibyśmy pokazać takie działania, które przedstawią Romów w innym świetle. A w jakim świetle mają ich przedstawić? Że są to utalentowani ludzie, zarówno muzycznie, jak i tanecznie, a nie tylko. Na dzisiejszy program, zaprosiliśmy utalentowaną rzeźbiarkę, malarkę romską, panią Małgorzatę Mirgetas również. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce obecnie mieszka blisko 20 tysięcy osób należących do romskiej mniejszości etnicznej w każdym województwie. Społeczność romska rozsiana jest jednak po całym świecie. Romowie poszukują różnych sposobów na podtrzymywanie własnej tożsamości. Jednym z nich jest funkcjonowanie tradycyjnych zespołów muzycznych. Podczas koncertu Romowie są wśród nas przed publicznością zaprezentowały się 3 zespoły. Zobaczymy zespoły Hitano, grające tradycyjną, folklorystyczną muzykę romską. Szczęśliwe Dzieciaki, jest to zespół romskich dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Olsztynie, które również działają w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej, oraz Expression Flamenco, tańczący pięknie flamenco, pokazujący również niesamowity ten taniec. Koncert odbył się w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji i nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem Ostrudzian. Następnym razem organizatorzy muszą pomyśleć nad lepszą lokalizacją takiego koncertu, skoro chcą przełamywać stereotypy. Należałoby to robić gdzieś w centralnym punkcie miasta, gdzie występom mogłyby przysłuchiwać się nawet przypadkowe osoby.